Witam was tutaj, cześć, Cząsąż. I zapraszam was już na 14 odcinek z Mniejsza z Tym. No i w sumie Mniejsza z Tym, przejdźmy do odcinka. Nie mamy dużo informacji, ale jednak jakieś są. I do konkretów, mamy 6 niedziałających wind w metrze. Po pierwsze Tacpowicka, winda południowy zachód, poziom z minus 1,0. To jest dokładnie ta sama, która nie działała tydzień temu, więc... No, nowa winda, Mademont, winda południowa na peron, poziom 0, minus 3 i ta winda nie będzie działać jeszcze przez co najmniej, teraz pamiętam, 10 dni, bo serwis jest w październiku, jakoś tam zapisane, nawet mam zdjęcie. Dalej mamy nową windę i mam na myśli nową, to znaczy, że pojawiła się około 18, kiedy już byłem w domu niestety, więc nie mogłem nagrać jej, ale tak czy siak. Zatóż Arsenał, winda przy wyjściu numer 3, poziom 0, minus 1, czyli nie jest źle, bo 0 minus 1 to wiadomo, jeszcze też jakoś obejść. No i standardowe windy, które mają po prostu długi okres tam remontu i tak dalej. To jest winda na Wilanowskiej, winda południowy wschód, poziom 0 minus 1. Winda na Politechnice, winda południowa wschód, poziom 0 minus 1. O, naprawili teraz 0 minus... nie, jednak jest jeszcze jedno, minus 0, 0. No i na Tolin, południowy zachód, poziom 0, minus 1. Rozbowicka jest cały czas minus 1, 0, a pozostałe są wszystkie 0, minus 1. Nie wiem, czy kiedyś się nauczą. Dojdźmy do metra. Metro, no, całkiem tutaj nieźle idą postępy prac. A mianowicie Maria dalej kręci się oczywiście, już jest niedaleko na Zaciszu. W następnym odcinku jestem chyba prawie przekonany, że zobaczymy ją już na Zaciszu. Ale do konkretów. Aktualnie wywierciła już łącznie 2082 metry, czyli ponad 2 km. I już, tak jak możecie myśleć, dawno już przebiła swoją połowę drogi. Dalej mamy Annę, która cały czas siedzi na Konotowicza i się nudzi i ma prace serwisowe. Po drugim odcinku, czyli zachodni, mamy inną sytuację. Elżbieta siedzi i się nudzi 137 metrów. Natomiast Krystyna już wywierciła 562 metry i jedzie dalej. Jest to mniej więcej połowa drogi pomiędzy Powstańców Śląskich a Utrychów. Dalej żadnych informacji nie mamy już od metra, szkoda. Kolejną informacją jest to, iż jest nieczynny POP. I na początku przeczytałem na Stadionie Narodowym, ale nie zauważyłem napisu na początku, czyli metro Stadion Narodowy. Aktualnie tam POP nie działa, jakieś tam problemy techniczne i takie tam. Dochodzimy do mobilnego POP-u. Z POP-u do POP-u. Tym razem nasz POP oczywiście cały czas się przemieszcza. Jest on czynny jak zawsze tylko i wyłącznie w ciągu tygodnia, więc w najbliższych dniach pojawi się 28 września na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To jest coś, czego nie było. 8.30, 16. I kolejnego dnia, czyli 29 września, będzie na również w tym samej lokalizacji. No i później się będzie tutaj podróżować, macie oczywiście lokalizację, gdzie on tutaj będzie. Przechodzimy do ZTM-u, tak widzicie, mało informacji, gdzie w ZTM-ie z kolei mamy informację, że ostatnio były właśnie dni transportu, może ktoś was skojarzy, był, nie wiem, fajnie było i tak dalej. Natomiast co ważniejsze, no to były oczywiście, odbywały się i była część zdalna. I część zdalna jest cały czas dla was dostępna, czyli jeżeli jesteście leniwi, albo po prostu była pandemia, nie mogliście tam wejść, to można zwiedzić zdalnie stacje zajezdnie tramwajów na Żoliborzu i część obiektów mam na myśli starych tramwajów, takich technicznych i tak dalej. Można pochodzić sobie i pooglądać wszystko oczywiście na jednym i niezastąpionym Google Street View. Dalej przechodzimy do aktualności. I tak, w Etudillo nic nie ma. W tramwajach, tak jak mówiłem i może sobie zrozumieliście to,
można sobie pozwiedzać, ale dochodzimy do SKM-ek. Trochę minęło tego czasu. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z was pamięta, z sekundem nagrywaliśmy odcinek o Warszawa Targówek, stacji PKP, która jest przy stanku PKP, który jest tam budowany. No i on już tam jest na takim zaawansowanym etapie, że nasze pociągi wracają na normalną trasę. Czyli S3 już nie będzie tym ładnym pociągiem, co jechał przez... No wiadomo, przez odcinek na Młynowie i tak dalej, te fajne stacje. Nie, już tak nie będzie. S3 będzie jechać swoją podstawową trasą przez centrum do lotniska Chopina. Natomiast S30 będzie tą nową linią, która... Znaczy nową, nie nową. Która będzie jechać przez stacje te na odcinku centralnym, na odcinku średnicowym, czyli Warszawa Śródmieście, Warszawa... Powiśle i tego typu. On będzie jeździć tylko dwa razy dziennie i z tego co tam zmieniałem, poranny o 4.30 i popołudniowy o 16.30, co jest ciekawe. Znaczy o 5.20 będzie w Śródmieściu i 17.22 będzie też w Śródmieściu, co jest ciekawe, no ale no niech będzie. W związku z tym też jest już wyłączone honorowanie wzajemne biletów ZTM, KM na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina, Warszawa Wschodnia i przez Warszawę Śródmieście. To już się pozmieniało, płudy i tak dalej, to będzie opisywane, no niestety. Kolejną informacją jest to, iż będzie aktualnie, czyli dla was dzisiaj, koncert Solidarnie z Białorusią na PGE Narodowym. Nie będę się wypowiadać na temat tego, czy popieram, czy nie popieram. Natomiast co ważniejsze, koncert się skończy późno, bo około godziny 22. I jeżeli będzie dużo osób na koncercie, zostaną uruchomione dodatkowe składy linii Meta M2, żeby można było spokojnie się rozjechać, bo umówmy się, o 22 to rzadko jeździ metro. Oczywiście będą też dodatkowe te jakieś objazdy z przystanku linii 9, no i 26. Tak samo będzie na Nowodwór i Gocław, będzie można dojechać autobusem linii 509 wyruszającym z przystanku Rondo Waszyngtona. Także tak to wygląda. No i tak, aktualny weekend będzie utrudnieniem Warszawy, ponieważ jest zorganizowany 42. PZU Orlen Maraton Warszawskiego. Maratonu Warszawskiego. Także będzie się trochę działo. No i tak, ogólnie autobusy, które będą miały problemy, to się dzieje i w sobotę, i w niedzielę, to są autobusy linii 100, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44. Nie będę wam czytać, przez jakie ulice to jedzie, bo właściwie przez ścisłe centrum głównie. W sobotę będzie to od godziny 14 do niedzieli i 27 września do godziny 20.30. Czyli trochę się będzie działo. Nie powiem, że nie. Oczywiście jakby coś, tutaj macie informacje, jak ktoś tutaj będzie zmieniać co do całej komunikacji. Oczywiście ruch też samochodowy będzie utrudniony. Tutaj macie też taką małą mapkę. Dojdźmy do WLT, czyli Warszawskich Linii Turystycznych. To jest ostatni weekend, kiedy one kursują, czyli nasze ukochane promy. Ja się oczywiście przepłynę wszystkimi promami, to jest mój cel na ten weekend. No i linia tramwajowa 36, linia tramwajowa T, czy też linia autobusowa 100, to już ostatnie momenty, kiedy możemy się nimi przyjechać. Po tym weekendzie już ich nie będzie. Może wyjadą na chwilę 11 listopada, ale promów już nie będzie. Dopóki się nie rozpocznie nowy sezon wakacyjny, to niestety będziemy musieli długo czekać na nasze warszawskie linie turystyczne. Więc zachęcam, szczerze powiedziawszy, żebyście chociaż ten jeden raz ostatni przepłynęli się promem przez Wisłę. Czy przyjechali liniami turystycznymi, takimi starymi. Dalej mamy dużo zmian komunikacyjnych, ale takie większe. To jest stałe zmiany dla trasy skróconych kursów linii 162. Teraz będzie jechać na dworzec Wileński 02 dla wysiadających tylko i wyłącznie. I z kolei będzie dworzec Wileński 09 dla wsiadających. Tam się trochę pozmieniały lokalizacje i tak dalej, to macie opisane to ładnie. Dalej, czasowa zmiana linii 211. No i tu mamy informację, że na Modlińskiej, na bocznej uliczce przy Modlińskiej jest aktualnie remontowana ulica. A mając na myśli mam oczywiście jedyne słuszne kanalizacje i tak dalej, tam jakieś remonty i takie te. No to linia będzie jechać właśnie tej inną trasą. Modlińska, zawrotka na skrzyżowaniu ulicy Modlińskiej i
przyrzecze, po czym modlitwa i Buków 01, i Buków 01, modlitwa aluzyjna i tak dalej. Buków 01 będzie teraz przystankiem końcowym i zawiesza się w funkcjonowaniu przystanku Buków 03 oraz główna 01. No cóż. Otwarcie ulicy Broniewskiego przy zastosowaniu teraz podstawowych dla linii 119, 143, 147 i N72. To są takie zmiany. Zastanawia się przystanki Bronowska, Kombajnistów i Wodniaków 01 i 02. Likwidacji jest przystanek Wodniaków 52. No i oczywiście się cieszymy, tylko cieszyć się, że komunikacja wraca do zmian, do powrotu. Dalej mamy takie drobne zmiany, więc o nich napomnę. Są zmiany dla linii L4. Czasowa zmiana lokalizacji przystanku Wiśniowa 01, tak samo na Niwa 01, Księcia Janusza 06, Boroszywska w Wąździowie, uruchomienie nowego przystanku. Czasowa zmiana lokalizacji przystanku Nowodoworowska 01 w związku z przebudową Jana Pawła. Zmiany przystankowe na liniach L34 i L35. Zawieszenie tam dworzec centralny, ale o tym mówiliśmy już w sumie w ostatnim odcinku. Nie mamy żadnych informacji, jeżeli jesteście ciekawi, co do naszej alei nowej, ponieważ nasz wykonawca cały czas się zawiesił na 45%, a już na pewno jesteśmy dalej. Dlatego na razie na ten temat nie będę nic mówić. Będą przebudowywane drogi dowodowe na ulicy Wąwozowej. No i tutaj aktualnie są takie zwykłe betonowe płyty, ale to się wszystko zmieni, będzie to ładnie wyglądać, będą ścieżki asfaltowe i tak dalej. Zresztą tutaj też jest podkreślone to, że na Ursynowie jest najwięcej właśnie ścieżek towarowych w całym Warszawie, jeżeli chodzi o dzielnicę. I właśnie, żeby to powstrzymać, będą teraz tutaj ładne ścieżki i tak dalej. Cieszymy się, będzie to jakoś ładnie poukładane. Na jakiś syf, jak to jest trochę teraz to wygląda. No i oczywiście zobaczymy jak to będzie wyglądać, jestem naprawdę ciekawy, bo tam czasami się pojawiam, ale nie miałem zbyt dobrych przeżyć z tymi ścieżkami, no bo wiadomo, po takich betonach to się jedzie bziu, 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 bziu. I w ogóle, testowanie fotoradarów na moście Poniatowskiego, ja jadąc nagrywanie materiałów z tego miejsca, nie doczytałem napisu na początku testowanie i myślałem, że ten fotoradar tam już stoi, niestety nie stał. Natomiast było testowanie, we wtorek jedna z firm, która właśnie tutaj jest przy targu startuje, testowała swoje fotoradary, jakby działały, jakie tam prędkości łapały i tak dalej. Przez 180 minut tam testowali, przed godziną 10, no ciekawie się to zaczęło. Mam tutaj parę zdjęć, fotoradar stał i był zasilany tam zewnętrznie, wyglądał jak taka zwykła normalna budka już postawiona, ale jednak nie, ale jednak był mobilny. Wiadukt na Saszkiej niedługo będzie już wyremontowany, będą nowe schody, nowe chodniki. No cały czas tutaj, tak jak mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, ZDM pracuje. Droga jest już otwarta, byłem tam ostatnio, biegłem na autobus, więc co nieco zauważyłem, nic nie nagrałem nic. Ale faktycznie jak ja wtedy byłem jeszcze, to były jakieś jeszcze płotki, bramki i tak dalej. Teraz już tego nie ma i już teraz idę na tarę do przodu. Nowe chodniki i więcej zieleni na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Byłem tam dzisiaj, czyli dla was wczoraj, faktycznie się pojawiają nowe chodniki. Co ważniejsze, też będą zielone rejony, bo ulica właśnie Kościuszkowskiej Wybrzeże, wzdłuż obu bulwarów, jeżeli ktoś nie wie gdzie to jest, no to ogólnie to jest taki jeden wielki parking uliczny, ale na szczęście teraz się powoli to zmienia, bo jest kontra z rowerów i będą jakieś drzewka, mają być poustawione też tutaj, obok głównie chodnika, chodnik też już się faktycznie pozmienia, trochę najlepsze, no cóż. Ja najchętniej bym te samochody gdzieś stąd wywalił, ale trudno by było. Tam niedaleko się kopernik rozbudowuje, jak ciekawość, tylko wam powiem. Chodnik tylko dla pieszych, na Odyńca. Jest nieprzygotowane pod parkowanie. Tak, tu niestety nie będzie ścieżek rowerowych, o czym już mówiliśmy w ostatnich odcinkach. No cóż, nie powiem nic na ten temat. Ale co ważniejsze i dobra nowina, samochody nie będą parkować na chodniku, tylko będą parkować na jezdni. I to jest najlepsze według mnie rozwiązanie, bo samochody na chodnikach w XXI wieku to nie dobry pomysł. Plac tutaj Jana Pawła mi się wcisnęło, ale na Jana Pawła nic się nie zmieniło. Plac Pięciu Rogów też będzie w przyszłości budowany, no ale to wiadomo. I tutaj mamy informację od ZDM-u, iż najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie, właściwie przejście,
będzie jest przebudowywane, gdzie będzie aktualnie sygnalizacja. Jest to skrzyżowanie ulicy Gdujeckiej z Harfową i Racławicką. Nie byłem tam nigdy, więc może nie wiem, w sensie pewnie byłem, tylko nie zauważyłem. Nie byłem tam, nie miałem wypadku, ale będzie dobrze, jeżeli nic nie będą z siebie wpadać. Przecież ja nie jestem zwyczaj zwolennikiem sygnalizacji świetnej, jak może mnie znacie już trochę, ale lepiej, żeby to wyglądało w ten sposób, niż byłoby więcej osób w szpitalach, bo też w skanerach tak to nie działa. Jeszcze mam jedną informację od ZDM-u, bo tego nie znalazłem. Jest przebudowany tutaj na górze trasa, przy trasie Łazienkowskiej bulwary, dzięki czemu będą ładne tam chodniki i to aktualnie jest tam już wykańczane. Faktycznie udało mi się nawet to uchwycić. Nie ma przejścia, w sensie przejście pierwsze jest takie trochę małe, ale tam już właściwie chodniki są na ukończeniu. Wracamy teraz na moją inną kartę. Trochę tego wszystkiego tutaj pootwierane, normalnie taki magiel, wagiel i w ogóle. To tak. To nie jest dobra nowina. Nie wiem, czy ja już wam na ten temat wspominałem, ale chyba nie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale nasz ukochany prezydent Rafał Trzaskowski stwierdził, że Warszawa się... brakuje jej pieniędzy. Powiedział jedną ważną rzecz, że pieniądze na metro na pewno nie będą odcięte. I tu się kończą dobre nowiny. W sensie wszystkie inwestycje, które są teraz w budowie, typu na przykład tramwaj na Winnicę, czy ten TGS, przebudowa Jana Pawła, one zostaną skończone, ale nowe inwestycje inne niż metro nie będę miał już tak szybko, tak ładnie. Będą też na pewno przebudowy tam i budowy nowych przedszkoli i tak dalej, o tym Trzaskowski zapewniał. Natomiast co jest gorsze, to dużo inwestycji, jak na przykład kładka przez Wisłę, zostaje opóźniona i tam będzie jakieś dużo kredytów i tak dalej. Został już nawet budżet uchwalony. Ja nawet nie będę chciał komentować tego, co oni tutaj zrobili. Po prostu ręce padają. I mamy ostatnią wiadomość od UM-u, właściwie ostatnią wiadomość, to jest nie dla wandalizmu w metrze warszawskim. No i to mamy informacje, iż ogólnie stwierdzają, że tak nie powinno wyglądać to, co się stało ostatnio na stacji Młynowiem. Tam został sprayem pomalowany i pociąg, i kawałek stacji. Będą odszkodowania, oczywiście szukają z policją tutaj zgodnie z monitoringiem i tak dalej. Winne osoby, to już było nawet jakiś czas temu, z tego co pamiętam, ta sytuacja. Natomiast co najciekawsze mi się tu spodobało, to nie będą tylko i wyłącznie wyciągnięcia finansowe w związku z tym, że trzeba to odmalować i tak dalej. Co ważniejsze, będą też trzeba będzie zapłacić pieniądze za postój pociągu i to będzie nawet kilkaset tysięcy złotych za to, że musiał czekać i tam jakieś tam różne rzeczy odstać w ogóle. Niezła jacka, w skrócie. Jestem za, bo akurat takie rzeczy mi się w ogóle nie podobają i powinno to w końcu zostać zwalczone. Już przez jakiś czas mieliśmy spokój takich wandalizmów, ale ostatnio, niestety, zaczęli wracać do takich głupich pomysłów i to nie jest dobra nowina. To było na tyle zmniejsza z tym. Miało być krótkie, wyszło 17 minut, nawet 18. No i co dużo nie mówić, jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie w subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I już teraz naprawdę, jeżeli w ten weekend się nie pojawi, to się pojawi w poniedziałek. Kolejny odcinek zapraszam do Marta. Nie będzie to odcinek z żadnej z części, które już widzieliście. Będzie z jednej z tych części, ale nie tych, których się teraz spodziewacie. Także do zobaczenia już wkrótce. W kolejnym materiale na moim kanale. Jeżeli chodzi o odcinki z metra, Bemowo i Winnice, to niestety są lekkie opóźnienia związane z pewnym stopniem z dronem. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!